mieliśmy w lipcu rocznicę, zbliża się miesiącem naszej myśli poetyckiej. Założyciel również innych profili o tematyce w internecie, głównie o tematyce takiej filozoficznej. I zanim przejdziemy do wierszy, powiedz nam kilka słów o Twojej właśnie internetowej. Czym ona jest dla Ciebie, jakie daje możliwości i czy są również jakieś ciemne strony tej internetowej twórczości? I skąd pomysł na myśl poetycką? Może zacznę od myśli poetyckiej. Jak powiedziałaś, myśl poetycka współzałożycielami jest Artur Łukasik i ja. I myśl poetycka zrodziła się z naszej rozmów telefonicznej właściwie, że powinna powstać taka strona, taki medium też grupa jednocześnie. Na początku miała być filozoficzno-poetycka, a potem jednak wyszło, że poetycka. Wszystko o poezji, taki rodzaj takiego serwisu ogólnopolskiego. Zresztą właśnie jeden z pierwszych autorów myśli poetyckiej, którzy dołączyli do nas, co też bardzo fajne i mnie bardzo cieszy. A co do innej działalności, no prowadzę różne strony, profile. Między innymi niedawno profil o charakterze religijnym, o apostołowie. Założyłem też profil RSTK Bydgoszcz, czyli naszego lotniczego stworzenia Instytutu Kultury Oddział Bydgoszczy. Oczywiście w porozumieniu z prezesem Krystyną Bunert. Także jestem współadministratorem profilu Galerii Literackiej w Kudraczku. A także, jeśli powinieneś dobrze coś pomocy, jeszcze ostatnio założyłem taką stronę dotyczącą bydgoskiej literatury, bydgoscy pisarze. I tam są sylwetki, są zdjęcia głównie, a także wydarzenia związane z bydgoskimi pisarzami, a natchnieniem do tego, czy inspiracją był wydany niedawno bydgoski leksykon literacki. Właśnie to jest o tyle fajne, że w jednym miejscu spotykamy właśnie postaci bydgoskich literatów. Tak. I zdjęcia i... Tak, na razie jest ponad 40 programów, 40 zdjęć przynajmniej. Głównie żyjących, ale są też ci, którzy odeszli, między innymi Jan Krzysiński, Małgorzata Żuczyńska, Lidia Zagorzała, Lidia Zagorzała i inni. Jarek do tej pory napisał i wydał 7 książek poetyckich. Przypomnę, że są to Barwy samotności z 1993 roku, W głębi 94 rok, Pod powierzchnią słów 98, Meta rozmowy 2008, Powrót do brzozowego lasu 2010, Nocą napisany 2012 i ostatni z roku 2013, Wilk prezentowany tutaj przed nami, stanowiący wybór wierszy. Na okładce widzimy wilka. Wilk, no bardzo groźne zwierzę, pewnie ma jakieś tam cechy może i mało przyjazne, ale dlaczego akurat wilk? Dlaczego akurat takie zwierzę sobie wybrałeś jako i tytuł, i motyw okładki. Do końca to jest dla mnie samego też nie jest do końca jasne, ale ciekawe, bo jeden z naszych gości, Damian, tutaj siedzący, pytał mnie dokładnie o to samo przed rozpoczęciem spotkania. Otóż, no nie wiem, z jednej strony dlatego, że mam duży sentyment do tego wiersza, że uważam, że to jest może nie jeden z najlepszych, ale jeden z najlepszych, tak, jak najbardziej, tak. Jest jakby tutaj taką lokomotywą, można powiedzieć, tego zbiorku. Być może także dlatego, że wilk, oczywiście w tym wierszu jest taka sytuacja, że wilk wyje za swojego pana. I tak sobie pomyślałem, że jest to trochę symbol i alienacji, samotności, ale także symbol poezji, symbol poety, który pisze o rzeczach, które ludzie przeżywają, natomiast no nie są w stanie zawsze o tym napisać. Bo wilkiem jest zwierzęciem bardzo odważnym. Tak, wyje za swego pana. Tak. Czyli to jest takim jakby punktem do picia w pewnym sensie. Tak poeta, można powiedzieć, też mówi, jest takim trybunem, jak gdyby mówi to, z czym ludzie by chcieli się utożsamić,
co może, nawet na przykład spotkałam się z takim stwierdzeniem po jakimś moim jednym z wczesnych wieczorów autorskich. Jakaś dziewczyna podeszła do mnie i powiedziała, że ja przedstawiłem w jakimś wierszu, opisałem to, co ona czuje, a czego by nigdy nie napisała, więc trochę na takiej zasadzie. A też następna taka warstwa interpretacyjna to już należy do czytelnika po prostu, czy jakoś by się to skojarzy. W każdym razie nie jest to widok specjalnie groźny, to chyba tak nie wygląda. Jest oswojony, tak. Więc myślę, że jest bardzo przyjazny. A to jest trochę samotny, to jest inna sprawa. A czy to jest akurat ten tom, który sprawił ci najwięcej? Zdecydowanie tak. I pięknie wydany. Jest przede wszystkim wyborem wierszy, tak. Takim best of. Jest to tomik, który wyszedł jako tomik jubileuszowy, bo to było 20 chyba lat od pierwszego tomiku. Tak, tak, to był 93 rok Wybory Smutności, 2013 wilk. I ten tomik wyszedł po prostu jako tomik stypendialny. Po prostu dostałem stypendium prezydenta miasta Bydgoszczy, pana Żukowskiego, podobnie jak Basia, podobnie jak ty, podobnie jak wielu. Ja nie dostałam. Ja nie? Się nie dałam, nie dostałam. A byłem przekonany, że tak. A też jeszcze przed tobą. W każdym razie jak wiele osób. Oczywiste. I teraz tak, przypomnijmy, że piszesz też felietony, eseje, recenzje, miniatury poetyckie, a były one publikowane w czasopismach literackich bardzo wielu, takich jak Nike, Fakty, MV5, w gazecie Ekspres Bydgoski, w Wiadomościach Parafialnych, Metaforze, Dla Rodziny, Akancie, Świadectwie i w Słowie Żydowskim. Również w licznych almanachach. I jesteś też laureatem pierwszej nagrody w turnieju jednego wiersza podczas piątych ogólnopolskich spotkań literackich pokoleń Kruszwica 1993, a twój książkowy debiut Barwy Samotności znajduje w zbiorach, i tu uwaga, gdzie? Biblioteki Polskiej w Londynie. Jak ten tomik tam trafił? No trafił w ten sposób, że prezes ówczesny dowodniczego Stowarzyszenia Kultury Nieżyjący już dziś, pan Kazimierz Balcerowski, wysyłał tomiki, które wydawała grupa Chrona przy Dowodniczym Stowarzyszeniu Nieżyjący Kultury i przy WOK, czyli dziś PKCK. I miał po prostu jakąś umowę, niepisaną czy pisaną, z szefem Biblioteki Polskiej w ramach POSK-u, czyli Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. I nawet w swojej kronice, już stanowiącej 700 egzemplarzy dosyć dużych, mam podziękowanie od kierownika tej biblioteki. I również inne tomiki miałbym też tam trafił. Prowadzisz również spotkania poetyckie innych autorów, recenzujesz teksty literackie, aktywnie uczestniczysz również w wielu spotkaniach literackich, jesteś należny do sympatyków Kawiarni Literackiej i Domu Kultury Podraczek, ale wyczytałam również taką informację, że również rysujesz, że masz taką drugą pasję swoją i właśnie jakie tematy Ciebie inspirują? Czy jest to rysunek takich ołówków, czy to są może portrety, może pejzaże, może coś innego? I jeszcze zapytam, czy to się przekłada na przykład na wiersze? Czy ten rysunek inspiruje wiersze, czy odwrotnie? Może zacznę od drugiego pytania, odpowiedzi na drugie pytanie. Absolutnie nie. To jest zupełnie osobna gałąź mojej sztuki, mojej twórczości. Z tym, że jest to bardziej czas przeszły niż teraźniejszy. Owszem, dzisiaj też rysuję, ale dużo mniej. Kiedyś rysowałem bardzo dużo, nawet moja świętej pamięci mama robiła albumy specjalne z moimi, takie na domowego użytku, z moimi rysunkami. Były to portrety. Były przede wszystkim portrecistą. Byłem portrecistą, zawsze fascynowały mnie ludzkie twarze, zwłaszcza twarze ludzi starych. Raczej mężczyzn, kobiet do dziś nie potrafię rysować, żeby to był dobry, przekonujący, udany portret. Naprawdę tych rysunków zebranych w domu to jest naprawdę sporo, bardzo, bardzo dużo, kilkaset chyba. Czy będzie też okazja obejrzeć te rysunki? Czy jakoś, może nawet podczas jakiegoś spotkania? Może tak, kiedyś na początku, w trakcie jednego z moich pierwszych wieczorów autorskich, chyba jeszcze w szkole zawodowej, czy potem w liceum, był wieczór autorski połączony właśnie z wystawą
rysunków. Być może, ale to jest już właściwie taka przeszłość, trochę zapomniana już. Przeze mnie, ale prace są. Tak samo jak miniatury, o których napisałaś. Miniatury pisałem od, w ogóle zacząłem pisać wiersze, od tego zacznijmy, od 10 roku życia. Czyli bardzo wcześnie. I były to na przykład miniatury poetyckie, które część tylko, malutka część znalazła się w pierwszym tomiku Barwy Samotności. Króciutkie jak gdyby prozy poetyckie, ale oczywiście to są wiersze, bo to jest, tam jest bardzo dużo liryzmu. I o miłości, i o starości, i o różnych innych rzeczach. To są krótkie wiersze pisane tak jak Oddo, nie tak jak wiersz, słówku tylko Oddo, tak jak proza, tylko bardzo króciutkie na 5-6 minut. I te miniatury poetyckie, zresztą wielu osobom się bardzo podobały, to jest inna sprawa, pisałem do roku 87, kiedy miałem 19 lat. Potem jakby ręką odjął, przestałem. I zacząłem pisać po prostu wiersze, takie klasyczne wiersze. Oczywiście przede wszystkim białe wiersze, chociaż rymowane też się zdarzają. Nawet dzisiaj przyniosłem też jeden ze sobą wiersz rymowany, który może potem przeczytam, być może na końcu. Więc od 87 roku tak piszę wiersze, wcześniej pisałem miniatury poetyckie. A zdarza mi się, chociaż też coraz rzadziej, pisać prozę również, powieści, opowiadania, nowele. Ale to z prozy to ujrzało światło dzienne tylko chyba dwa opowiadania do tej pory. Jedno w książce, jedno w karcie. I wreszcie wiersze najnowsze. Wiersze, które jeszcze nie były publikowane, jeszcze czytają nas kurtami. Wiersze o śmierci i o miłości. Tak. Oba te stany wzbudzają ogromne, nieraz bardzo skrajne emocje. W jednym z bardzo takich osobistych wierszy piszesz: kiedy umiera mama, umiera cały świat, po jej śmierci tylko ciemność. Jakże to pięknie i prawdziwie piszesz. A jeżeli tematyka umierania, to również postrzegania życia w taki sposób przemijający, że życie jednak przemija, zmierza do określonego końca, że kiedyś nastąpi ten koniec. No właśnie, koniec, czy może początek tego nowego? Znaczy ja nie chciałbym nikomu według ciebie niczego narzucać, oczywiście. Według mnie i koniec, no bo to jest jednak jakiś koniec, jakieś zakończenie, koda. Natomiast moim zdaniem prywatnym jak najbardziej jest to, czy może to być, czy jest to po prostu również początek, jakiś nowy rozdział. No bo jest bieżący, więc dla mnie to jest naturalnie także początek. Ale nie ukrywajmy, że to koniec również jest, koniec życia po prostu, koniec doczesnego życia. Jest to sytuacja graniczna, sytuacja, z którą nie każdy może, umie, potrafi sobie poradzić. Sytuacja, która nas, właściwie każdego z nas dotyka, choćby w tym sensie, że dotknie kiedyś, ale dotyka w sensie mentalnym, bo na co dzień nie myślimy o śmierci, nie myślimy też o własnej śmierci, no bo jakbyśmy myśleli, to byśmy zwariowali. Albo byśmy wpadli w jakieś złe domy, jakieś straszne. Natomiast ta myśl zawsze jest w człowieku, gdzieś tam w podświadomości, tak jak w lochu. I czasami się wydobywa, czasami się nie wydobywa. Natomiast jest to pewien, no jak powiedzieć, zakalec w tym cieście, jakim jest dusza czy człowieka, czy świat człowieka, mentalność. To jest coś, z czym się rodzimy, tak jak z piętną grzechu pierworodnego i czego nie możemy sobie tak odłożyć na bok, co jest w nas po prostu. Jeżeli przemijanie, jeżeli zmierzanie do czy końca, czy początku czegoś nowego, to również jest taka chęć pozostawienia po sobie jakiegoś śladu, choćby fotografii, wiersza, zapisu dźwiękowego. W jednym ze swoich wierszy, bardzo sympatyczny wiersz jest pod tytułem Dwaj panowie ze starej fotografii. Przedstawia dwie postacie mężczyzn, które najprawdopodobniej rozmawiają. I teraz o czym ci panowie w ogóle mogą rozmawiać? Bo w zasadzie piszesz w tym wierszu tak, że jednym małym pstrykiem jak robaczek w bursztynie uwiecznieni zastygli. I ciekawe też jest zakończenie, bo ten wiersz składa się z takich trzech części. Ciekawe jest też zakończenie,
Ile mamy treści? Idą, bo w rzeczywistości szli, a jednak stoją, bo się zatrzymali w tej fotografii i dalej nie pójdą, bo już zastygli w tej fotografii. A powiedz, jest to oczywiście wyjaśnione, o czym ci panowie mogliby rozmawiać, a no powiedz nam, o czym oni mogli rozmawiać? No, o wszystkim. O wszystkim. A może o czym? Mogą być, że tak. Kiedy wojna wybuchnie, o ile wybuchnie, o poetach, o piwie, o dobrych burdelach. Tak. Czyli w zasadzie... Właśnie jest specjalnie... Przepraszam bardzo, ja tylko pozwolę się wtrącić. Tak? Nie ma dobrych burdeli, są tylko złe. Tak, ale ja, moralne. Ale ja chciałbym powiedzieć, że ja to mówię jako ja, tylko jako jeden z tych panów. Aha. Poeta zawsze jakby wciela się w mentalność drugiego człowieka. To nie zawsze jest takie proste przełożenie jeden na jeden. Rozumiem. Tak, ja wiem, o co chodzi. Tak, i bardzo dziękuję za to spostrzeżenie. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy od razu wszystko zdradzali z tych wierszy. O czym rozmawiali, o czym mogą rozmawiać? O wszystkim. O rzeczach ważnych, o rzeczach takich jak śmierć, miłość, życie, ale właśnie o takich drobiazgach również. O tym, na przykład, czy nie wiem, drużyna polska wygrała w ostatnim meczu z drużyną niemiecką na przykład i tak dalej. Na przykład, czy padało, czy nie padało. Bo rozmawiamy nie tylko o rzeczach ważnych, istotnych, o rzeczach patetycznych, ale też o przepraszam za użycie takiego wyrazu, o duperena po prostu. Z tego też składają się ludzkie rozmowy, składa się ludzkie życie. Z takich drobiazgów. Nie wszystko to jest takie bardzo górne cenie, nie wszystko jest takie bardzo ważne, o czym ludzie rozmawiają. I ten wiersz jest taki przekonujący, że odnoszę wrażenie, że rzeczywiście taką fotografię miałeś w ręku. Miałeś taką fotografię? Może tak. Może tak. Widziałem Widziałem w internecie. No właśnie. W internecie, aż żałuję, że nie skopiowałem, nie dałem na swój komputer domowy. Widziałem w internecie. Chyba na jakiejś stronie Zabujani w Bydgoszczy, czy coś takiego, Ryszard Częstochowski umieścił, bydgoski poeta. I to było zdjęcie, gdzie szli dwaj panowie bardzo elegancko ubrani. Zdjęcie chyba z lat 20. czy 30. z Bydgoszczy, właśnie z Bydgoszczy. Elegancko ubrani, tacy trochę dostojni, bardzo przystojni. Jeden miał laseczkę, drugi miał jakiś kapelusz. I sobie szli, rozmawiali, byli uśmiechnięci. I to zdjęcie mnie zainspirowało. Podobnie, no, to jest oczywiście taki przykład, co może inspirować poetę, no właściwie de facto wszystko. Tak jak w Tomiku Wilk jest wiersz Jerzy, o którym już mówiłem jako przykład tego, że dwa leżą na ulicy, że razem z mamą kiedyś spacerowaliśmy, czy wracaliśmy nawet z zakupów ulicą Gdańską i na rogu Gdańskiej i Krasińskiego chyba. Właśnie zobaczyliśmy między jezdnią a chodnikiem Jerzyka małego, Jerzyka martwego. To nie był martwy piesek, martwy gołąbek, martwy kotek, tylko Jerzyk. I się zastanawialiśmy, skąd Jerzyk jest właśnie, czy z transport do zoo, czy... No dokładnie, a to był na ulicy w centrum miasta. I ten Jerzyk stał się takim symbolem śmierci w ogóle, naszej kruchości, kruchości naszej egzystencji. Tak samo na przykład wiersz Ani lat 14, kiedyś napisałem wiersz po przeczytaniu, może tak nie od razu było, bezpośrednio po przeczytaniu artykułu w Gazecie Wyborczej o dziewczynce, która miała 14 lat i dręczyli ją rówieśnicy, dręczyli również seksualnie, nagrywali to kamerą i ona się powiesiła na własnym strychu. I tak niestety w takiej okoliczności powstał ten wiersz, bo poezja taka właśnie jest, że powstaje też z życia, a nie tylko z przemyśleń. Bo gdyby tego Jerzyka nie było, to owszem, napisałby o śmierci, a być może napisałby w innym wymiarze. Nie byłoby wiersza. Nie byłoby wiersza o Jerzyku, właśnie. Coś jest, w jakimś wierszu napisałem też, że jest to może trochę dziwne porównanie, ale trochę trafne, przynajmniej trochę, że poeta jest jak wampir, zsie sobie życia, żeby żyć. Poeta jest wampirem w tym sensie. Artysta, twórca jest wampirem, bo nie żyje też sam w sobie tylko, ale jest taką membraną, jest czymś, co wchłania rzeczywistość i przetwarza je przez własny pryzmat i z tego tworzy się sztuka. Na przykład Guernica Picassa. Gdyby nie została zbombardowana Guernica, miasteczko w Hiszpanii w
przez hitlerowskie samoloty, to by nie powstał obraz Guernica. I takich przypadków jest naprawdę wiele, wiele, wiele. I nie powstanie Guernica Wytowska. Też, tak. Tak jest, tak. W wierszach zadajesz wiele pytań natury filozoficznej, natury egzystencjalnej. Takich pytań, dlaczego, jak długo, jak to się dzieje, że na przykład serce bije, małe, ludzkie, zagubione w kosmosie. Zastanawiasz się nad sensem życia, nad tym, że niczego ze sobą na tamten świat nie możemy ze sobą zabrać. Mówi się, że trumny mają puste kieszenie. I piszesz w jednym z wierszy, więc co po mnie, gdy minę, dużo czy też mało, puste krzesło ciszy, a w tej ciszy wszystko. Jak to jest? Czy w związku z tym codzienne starania, czy życie w ogóle ma sens, jeżeli ze sobą nic nie zabierzemy, jeżeli po nas zostanie tylko cisza, to prawda, w tej ciszy wszystko, ale czy to w ogóle ma sens? No, na to pytanie myślę, że każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, każdy czytelnik tych wierszy i w ogóle wierszy i w ogóle każdy odbiorca i każdy człowiek. Czytelnika do odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, do refleksji, do zastanowienia się tych wierszy nie można czytać w żaden sposób bardzo pospiesznie. Trzeba po prostu sobie dać na przeczytanie czas. Pojawiają się w wierszach również wątki religijne. Nawiązujesz do Boga, do wiary. Rozumiem, że to właśnie wiara jest tą siłą, która nam pozwala i zmagać się z codziennymi trudnościami i szukać sensu życia. Do śmierci, tak przynajmniej odczytuję z treści wiersza zatytułowanego X. To jest X, nie? Tak, nie jest tylko X. Tak. Zwracasz się bezpośrednio do śmierci w następujący sposób. Przyjdziesz kobieto o oczach, w których utonę. Czyli co, nie kostucha z białą kosą, tak jak tam przedstawiany jest symbol śmierci, tylko poczujesz tą fizyczną postać wyobrażoną oczywiście śmierci jako kobietę, młodą, piękną. I co w tych oczach jest takiego? Znaczy nie, ja tak nie poczuję. Może... Ja tak nie, jako prywatny człowiek ja tak nie poczytuję. Natomiast to jest pewna figura, poetycka, pewien obraz. Zresztą też nie ja pierwszy może, bo jeszcze chociażby Jacek Malczewski przedstawiał śmierć jako polędną młodą kobietę. Zresztą jak Państwo zauważą, najpierw przeczytam część pierwszą wiersz o śmierci, potem część drugą wiersz o miłości. Jak Państwo zauważą, w niektórych przynajmniej wierszach te dwie tematyki się przeplatają. Miłość ze śmiercią, to jak przyszły też się przeplatają. Zaczynając czytać ten wiersz, przyznam się, że myślałam, że to jest po prostu z części o miłości, że to jest nawet pewnego rodzaju erotyk, bo tylko początek zaczyna się tak. Wiem, przyjdziesz, rozpoznam cię od razu. No więc pierwsze co? No to o miłości, erotyk. A to się okazuje, że wcale nie, bo to są słowa skierowane bezpośrednio do śmierci. W kontekście skończoności życia szczególną wartość nadaje znaczeniu słowa. Każde słowo ma sens i słowo powinno być dobre, ważne, istotne, przemyślane i najlepiej tych przemyśleń dokonuje się właśnie w ciszy, po to, żeby znaleźć dobre słowo. Tak też wyczytałam w jednym z wierszy. Jakie to słowo jest takie dobre? Co to oznacza, że to jest dobre słowo? Właśnie, bo... Ciężkie pytanie, bo nie przepadam za komentowanie własnej twórczości. Nie no, dobre słowo to jest słowo, które tworzy, które coś buduje, które jakaś relacja wierzy. Każdy wiersz, mimo całej siatki słów, ma w sobie coś z milczeniem. Wiersz cyklu proste pytania. Dlaczego? Dlaczego to słowo boli, jak dotyk ognia? To słowo krzyczy jak dotyk bólu. Dlaczego? To płonący znak zapytania. To krzyk w pytaniu ukryty. Znosi się do Boga jak modlitwa pełna żalu człowieczego wśród całopalenia. Ten okrzyk pełen łez nie daje spać po nocach. Wiersz z cyklu skrzydła tę chwilę Deda. To już tyle lat, o
odkąd nie ma Ciebie, Synu. Twój lot tragiczny po słońcu stał się przedmiotem mitu. Po śmierci stałeś się sławny, mówią o Tobie ikona, gwiazda. Piszą wiersze, eseje, szkolne wypracowania, malują obrazy, kręcą filmy. W stołecznym muzeum tłumy oglądają Twoje popiersie, ale to wszystko takie jest obce, dalekie. Oni zyskali idola, ja straciłem syna. To już tyle lat, odkąd nie ma Ciebie. A moja starość przedwczesna, gorzka jest i boli. Jak mogłem Ci pozwolić, jak mogłem do tego dopuścić, a nawet pomagać w klejeniu skrzydeł, nie mówiąc o stworzeniu specjalnej konstrukcji. Miała być niezawodna. A teraz Ciebie nie ma. Tyle lat minęło, przeklęte niech będzie słońce, które Cię zabiło wraz z moją głupotą i złodniczą nadzieją. To już tyle lat, odkąd nie mam Ciebie. Niech zamknę już oczy i niech zstąpię w ciemność. I wiesz, ostatni z tej części, tylko. Tak, jestem tylko chwilą. Tymczasowym teraz, między wczoraj a jutro. Właśnie dziś zapukała do drzwi mego ciała choroba. To znak, że moje jestem wypowiadać będę coraz ciszej. Już teraz ubywa ze mnie kropla za kroplą. Tak, tylko mgnieniem wiosny, lśnieniem nagłej myśli, uczucia, co wyrosło we mnie jak kwiat, zwienne jak on. Jedyne, co mogę, to być więcej, mocniej, inaczej niż być tylko chwilą. Jestem. Jak długo? Dziękuję bardzo. Tak, nawet może nie w 100%,
7 razy w tygodniu, w 4 porach roku, codziennie, niezmiennie. Może dopiero wtedy przestałbym cię kochać. Więc jak to właściwie jest tą miłością w twoich wierszach, Jarku? Na cały etap? Ale czy to prowadzi do odkochania? Nie wiem. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Zadam pytanie, bo trudno mi odpowiedzieć. To takie ciekawe zestawienie. I kolejny, bardzo taki ciekawy wiersz, zatrzymujący. Wiersz o tytule Józef, erotyk betlejemski. Wiersz, w których słowa wypowiadane są jakby ustami Józefa, a kierowane są bezpośrednio do Miriam, która jest brzemienna, spodziewa się dziecka. I rozpoczyna się ten wiersz wyznaniem. Kocham cię, Miriam, tak lubię patrzeć na ciebie. Nic, tylko patrzeć. A kończy się słowami. Kocham cię, kocham was, amen. I właśnie chodzi mi o to końcowe amen. Czy to słowo amen chciałeś, przez to słowo, chciałeś nadać wierszowi charakter modlitwy? Czy może to oznacza coś więcej, na przykład zgodę Józefa na rezygnację z miłości cielesnej, na poddanie się całkowicie woli Bożej? Czy może chciałeś mocno zakończyć wiersz podkreśleniem słów na zasadzie kocham was i już? No, to na końcu niekoniecznie, ale... Jeszcze dużymi literami jest. Tak, tak, tak. Natomiast... miałbym to powiedzieć. Nie chciałem dać temu tworzowi jakby formy modlitewnej. To w ogóle nie o to chodziło. Chociaż trochę coś z modlitwy w tym wierszu jest. To Państwo nie mogą ocenić, bo nie będzie w całości. Natomiast po prostu, może trochę odwrócę. Izabela Wynika-Bill, która myślę też jest Ci znana, poetka z Wrocławia, zrobiła pewien eksperyment. Bo wiadomo, erotyki wierszy miłości to niby jest banał, właśnie więc wiadomo, czego się spodziewać. A ona zgłosiła erotyki motoryzacyjne. Ja być może się zainspirowałem, być może wymyślił wiersz, który jest erotykiem, ale jest erotykiem w pewnym sensie religijnym. Erotyk betlejemski, tak. Bo musimy sobie zawsze zdawać sprawę, czytając Ewangelii, czy oglądając film o urodzinach Jezusa, musimy sobie zdawać sprawę, że to była po prostu rodzina. Poza swoją niezwykłością, świętością, zwykła rodzina, zwykły mężczyzna, kobieta, oczywiście, że według tego, co chcą wierzyć, nie ma prawa była dziewicą, tak? Aczkolwiek też to się czasami neguje w dzisiejszych czasach, różnych, nie wnikam w to. Natomiast zapominamy o tym, że to byli po prostu ludzie, tacy jak my. Oczywiście na pewno inny kontekst historyczny, kulturowy i tak dalej, ale ludzie są zawsze tacy sami. Mężczyzna jest zawsze taki sam, kobieta jest zawsze taka sama, mniej więcej oczywiście. I chciałbym oddać miłość tego człowieka, Józefa, do Marii, do Miriam, bo tak po hebrajsku jest Maria właśnie, nie jako do Matki Boskiej koronowanej na ołtarzach, na obrazach, tak? No, w tamtym czasie Miriam tak, jeszcze nie było. No nie, ale po prostu wyobrażamy sobie Matkę Boską jako właśnie tronującą, z koroną i w pewnym sensie, może niechcący, ją odczłowieczamy, w pewnym sensie, nie? Ją przebóstwiamy, jak gdyby. Natomiast uważam, że nie jest to do końca słuszne. Należy pamiętać, że to była przede wszystkim była człowiekiem, była kobietą, była dziewczyną. Więc uważam, że jest to jak najbardziej naturalne, że Józef ją kochał. Oczywiście musiał się pogodzić z pewnymi faktami, takimi właśnie jak wcielenie, jak miały czyny Jezusa bez jego udziału. Z całą tą sakralną stroną sytuacji. Po prostu chciałem się wcielić w rolę tego Józefa. Chciałem opisać jego miłość do Marii tak naprawdę, bo te wszystkie jego ewentualne wątpliwości były może wcześniej. Natomiast jak już się narodził Jezus, ich syn, ich dziecko, to przede wszystkim jak to rodzi się dziecko, no to zawsze rodzice się cieszą. Przynajmniej tak powinno być. Chciałem oddać tą sytuację
Każda sytuacja, w której rodzi się dziecko, jest chciane, jest pożądane. Jest ojciec, matka i jest dziecko. Jest sytuacją świętą. Jest to zawsze cud. I chciałem po prostu oddać to, tą ludzkość w tej sytuacji. Najprościej rzecz biorąc. I zakończyłem amen, że amen to znaczy niech się stanie. Niech się stanie. To jest właśnie to hebrajskie amen. To jest jak gdyby zakończenie wiersza i zakończenie tej sytuacji, że on mówi amen. Po prostu amen. On jest wdzięczny Bogu za to. Ale z drugiej strony, jako czytelnik może, bo amen jest jednocześnie wprowadzeniem, dla mnie przynajmniej, tak, w to, co będzie potem. Właśnie taka zgoda i wprowadzenie, tak, bo... Tak. Więc jestem trochę w niezręcznej sytuacji, bo tutaj ludzie nawet mówią, wiesz, tak, trochę. No, wiesz, to ja dopiero przeczytałem. Ale będzie, nie będzie, ale to... Więc Państwo mają wygodę. Ale myślę, że to jest dobre, bo to jest przygotowanie. Nie, to jest przygotowanie. To jest przygotowanie. No i dobrze, zauroczenie. Tak, jeden drugiego. Bycie ze sobą, bo tu nawiązuje do wiersza też kolejnego. Bycie ze sobą przez chwilę, choćby tylko podczas wspólnego spaceru przez miasto, w zasadzie nie spaceru, a podążania w jednym kierunku. Tak jest, tak, tak. Przystanku. To wszystko odnajdujemy w kolejnym twoim bardzo dobrym, bardzo ciekawym takim wierszu. I czy ta chwila może zmienić się w coś głębszego, w coś trwalszego, czy warta jest wspomnieć? A może to tylko urok wieczoru i piękno miasta oczarowały myśli, a wyobraźnia dopisała swoje. W każdym razie urok chwili i obecność drugiej osoby, nawet bez słów, może posłużyć za temat wiersza, jak to się stało u ciebie, Jan. Wiersza, w którym obecna jest bydgoszcz, w której obecna jest brda, z bulwarami, ze starym rynkiem. I to moim zdaniem jest jeden z takich piękniejszych wierszy w tym cyklu. I chciałabym zwrócić uwagę jeszcze na inny wiersz, który też mnie zatrzymał, zauroczył niemalże. Jest to taki piękny, subtelny erotyk, zatytułowany Skrzydlate chwile, jeszcze nie śpi. I jak też będziesz prezentował, też proszę, żeby Państwo na to też właśnie zwrócili uwagę. A teraz poprosimy o wiersz. Tak, przygotowałem w tej części 10 wierszy, ale dzisiaj dodałem jeszcze jeden, żeby tak nie było wszystko do końca od A do Z przewidziane. Wiersz rymowany, bo ja zazwyczaj piszę wiersze białe, ale wiersz napisany w 2012 roku, też nie publikowany nigdzie, więc wpisuje się w to założenie dzisiejsze. Wiersz inspirowany piosenką Kabaretu Starszych Panów, Jerzego Przyboru, Jerzego Wasyckiego. Piosenką śpiewaną przez Kalinę Jędrusik, kawiarence sultan, przy pani róża żółta, albo pan, co miał tę różę i pani dał. Żółta róża. Żółta róża na oczach by płonie. Żółta róża świecą się barwy. Żółta róża wieszczy nam koniec, jakbyśmy nigdy się nie kochali. Żółta róża w tej kafe sultan, żółta róża biednie w czekaniu. Smutno piękna jest róża żółta, gdy mi mówi o moim kochaniu. Kawiarence sultan, żółta róża świecą się pali, a umiera ta róża żółta, jakbyśmy nigdy się nie kochali. A teraz następne wiersze. To wiersze oraz jedna króciutka proza poetycka. Przeraźliwie słuszna. Dosyć długi wiersz, ale przeczytam całość. Pamiętam ciebie z tamtych dni, miałaś takie przeraźliwie smutne oczy. Jakby w przeczuciu czegoś, co dopiero miało nadejść. W kąciku ust okruch niewypowiedzianej skargi. Włosy rozpuszczone, długie i grały z wiatrem. Jakby chciał powiedzieć, nie martw się. Wszystko będzie dobrze, a ja nie umiałem powiedzieć nic sensownego przeciw twemu smutkowi nagłemu. Prawie rozpaczy. Tylko moje dłonie były przy tobie, gładziły twoją twarz. Twoje oczy były wtedy bardziej błękitne niż niebo, które właśnie wtedy poszarzało raptownie. Wszystko wokół stało się czarno-białe. Pamiętam ciebie z tamtych dni. Pamiętam najboleśniej. Hodowałaś w sobie małą, wielką, prywatną otchłań. Głaskałaś ją i uspokajałaś jak wystraszone małe domowe zwierzątko. Mówiłem, że to nie musi być wyrok, ale ty nie słuchałaś, zapatrzona w siebie i w swój ból. I nawet gdy tego wieczora kochaliśmy się, byłaś trochę nieobecna, pogrążona w niedostępnej dla mnie krainie. Przytulałem cię, obejmowałem, całowałem, pragnąc zatrzymać czas, ale czas nie dawał się zatrzymać. Wreszcie uśmiechnęłaś się do mnie.
Co prawda nieco wymuszenie, jakbyś chciała mi rzec, nie martwmy się o jutro, niech będzie tylko dziś, teraz. Płakaliśmy razem i śmialiśmy się razem na przekór. Tak, pamiętam ciebie i pamiętam tamte dni. Ty minęłaś, a one zostały we mnie. Noszę je w sobie jak stygmat. Pamiętam ciebie z tamtych dni, miałaś takie przeraźliwie smutne oczy. A teraz krótka proza poetycka. Kwiaty też umierają. Do dziś pamiętam jej włosy, długie, wonne, tak często rozpuszczone, cudnie i grające z wiatrem. Jej boski, słodki uśmiech. Oczy z wesołym ognikiem, bezbrane żagle piersi, dowcip, inteligencję, wrażliwość i wyobraźnię. Lubiliśmy się wygłupiać, śmiać z byle czego. Nocami nasze ciała naśladowały dusze i łączyły się, łączyły w jedno. Była kwiatem, najpiękniejszym uśmiechem słońca. A teraz, gdy już jej nie ma przy mnie, życie nie ma sensu, żadnego sensu. Jest tylko ciemność. Siedzę w ciemnym pokoju, paląc papierosy jednego za drugim. Piję wódkę, dużo wódki. No i próbuję rozmawiać z nią w myślach, ale jest to cholernie trudne, bo tak naprawdę już jej nie ma i nigdy. I teraz tak bardzo chciałbym z kimś być. Nie, nie z kimś, z nią, tylko czuć ją blisko siebie, czuć zapach jej włosów, włosów pachnących jak nic innego na świecie, zupełnie niepowtarzalnie. Tak, do dziś pamiętam jej włosy, uśmiech, oczy i to coś w niej, nie wiem co, chyba duszę, tak to ludzie nazywają. Tak bardzo chciałbym, nie mogę dłużej pisać. Wiersz inspirowany piosenką wykonaną Briana Adamsa i Paco de Lucie, You Love a Woman, gdy pokochasz. Gdy już kobietę pokochasz, to kochaj na cały etat. 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Nie żałuj już, nie żałuj wina, a wasze pocałunki niech rozpalą świat. Gdy już kobietę pokochasz, to kochaj na cały etat. Niech to będzie miłość jaśniejsza od słońca, księżyca i gwiazd. Nie odchodź, nie pozwól jej odejść. Niech róża płonie miłością, nie zniszczeniem. Ty już pokochasz to na cały etat. Anna, której nie ma. Anna, której nie ma. Tylko wiatr opowiada minione jestem. Tylko słowa pokruszone i rzucone gołębią jak chleb. Anna, której nie ma. Tylko fotoiluzja, kłamstwo, że wszystko jak kiedyś, tylko dłoni bez dłoni. Anna, której nie ma, która tak boleśnie zniknęła, a wciąż szukana, tylko gniazda bez ptaków, osierocony wiersz. Anna, której nie ma, tylko coraz więcej zmarszczek na twarzy ma czas, tylko Anna, która jest. Zobaczymy dalej, jak to się potoczy. No, prawdopodobnie być może, jeśli będą jakieś pytania, to oczywiście zachęcam, zapraszam jak najbardziej. Jakby coś, to mam też swój przedostatni tomik, można nabyć ewentualnie, albo nawet tam mam parę egzemplarzy, więc... Także zapraszamy do pytań. To ja chciałbym przypomnieć może poezję. Poezja Jarka jest metafizyczną głębią, rozsiewającą bogactwem pozazmysłowych wizji niespodziewanych uczuć, emocji, namiętności, przejmujących myśli, jest mistycznym i wzniosłym posłannictwem, jest siłą mistyczną, która pozwala odbić się od nauk wrażliwym i nadwrażliwym na krzywdę innych ludzi. Jest skarbem dla duszy tego typu ludzi. Mam ja do ciebie takie pytanie, czy twoim zdaniem cywilizacja jest destrukcją dla sztuki, dla poezji? Dlatego o to pytam, że najlepsza poezja powstała w XIX wieku,
To jest poezja rosyjska, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, poezja francuska i poezja rosyjska, Puszkin, Lermontow, Nietrasow, Tiutczew, no i jeszcze zahaczająca o XX wiek. No, ta najlepsza poezja powstała w XIX wieku i zahaczyła jeszcze o XX, na przykład Polska Leśniak, czy Tegmajer, czy na przykład z poezji rosyjskiej jeszcze Błok, Cwietajewa, Akhmatowa. No i też dlaczego twoim zdaniem cywilizacja jest destrukcją dla poezji i dla sztuki w ogóle? Bo na przykład najlepsze malarstwo powstało w epoce renesansu i baroku. Na przykład Michał Anioł, Rafael, Tycjan, El Greco, no, Van Dyck, Rubens, Rembrandt, Artemisia. I po prostu, no, bo mi się wydaje, że na przykład tacy malarze, którzy malowali w epoce romantyzmu, jak na przykład Chagall, czy Van Gogh, Gauguin, no, nie zaistnieliby w ogóle w epoce renesansu i w epoce baroku. Tak, przepraszam za słowo Chagall, to nie jest epoka. Tak, pomyliłem się. To jest wiek XX, tak. Natomiast jest bardzo romantyczny. No. No, chciałbym tak się odnieść w ten sposób, że czyli cywilizacja jest zagrożeniem dla sztuki, bo rozumiem, że o to pytasz. Trudno powiedzieć, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie jest, pewnie uważasz inaczej, też nie. No bo jak widać, poezja powstaje, sztuka powstaje, filmy powstają, teatry. No ale nie tak świetna jak na przykład Mickiewicz czy Słowacki, no takich poetów nie ma, nie? Że na przykład pan Tadeusz XIII z Włoskowcem, takich poetów wybitnych nie ma. To prawda, natomiast... jak Leśniak czy też nie do końca bym się z tobą zgodził, że na przykład dobra poezja to tylko zahacza o wiek XX, bo jeszcze przez Kamadryci, Kamczyński, Broniewski, Różewicz, Mimoszka, Ebert, Szymborska, to przecież są wielkie nazwiska poetyckie. To jest wielka poezja, żeby tylko poprzestać na polskiej. Natomiast uważam, że cywilizacja absolutnie nie jest w stanie zagrozić sztuce. To znaczy, może w jakimś tam drobnym wycinku, na przykład jeśli chodzi o muzykę, że kiedyś było więcej muzyki żywej, muzyki granej na instrumentach, teraz są właśnie te komputery, które tworzą muzykę, samplery i samplery różne inne. To rzeczywiście może zatraca ta muzyka swoją trójwymiarowość, czy taką głębię, jest bardziej płaska, chociaż też może niekoniecznie. Natomiast ważna jest inwencja artysty, ważne jest to, co tu się dzieje, w mózgu. Bo mózg tworzy sztukę, nie tworzy sztuka, może tak, zanim malarz weźmie pędzel, zanim pisarz zasiądzie do maszyny, czy w ogóle do kartki, to przede wszystkim najbardziej twórczym narzędziem jest mózg człowieka. No tak, ale geniusz jak Rafael, czy Leonardo da Vinci, Michał Anioł, to być może. Michał Anioł był genialnym rzeźbiarzem. Ale może się dopiero ujawnią. Może się dopiero ujawnią, rzeczywiście. Natomiast uważam, jestem o tym przekonany. Tak, oczywiście, tak. Ale wiesz, tacy malarze współcześni, to by w ogóle nie zainteresowali, bo co nie zainteresowali. To była inna konwencja przede wszystkim. Wiadomo, że Picasso nie zaistniał, bo była inna konwencja, były inne kanony sztuki. Ale wiesz, Picasso na początku pokazał, że jest wybitnym artystą, bo on na początku malował obrazy realistyczne. Tak, ale dajmy, że dokończyć myśl, myśl ucieknie właśnie, o co chciałem powiedzieć. Właśnie mózg, czyli twórczość jest w mózgu artysty, nie w komputerach, nie gdzie indziej. I wszystko zależy od inwencji twórcy, od tego, co chce powiedzieć o sobie, o świecie, o wszystkim, co go otacza. I czy ja będę pisał na maszynie do pisania, czy na komputerze, czy na czymkolwiek innym, to nie ma znaczenia, naprawdę nie ma znaczenia. To nawet może ułatwić niejedno, natomiast cywilizacja z reguły uważam, że nie jest w stanie zagrozić sztuce, bo sztuka jest zawsze i dobra sztuka również jest zawsze. Może rzeczywiście nie ma takich uniwersalnych geniuszy, ale być może to jest inna kwestia, może to jest zupełnie inna przyczyna. Natomiast uważam, że sztuka zawsze się obroni,
Na przykład, jak powstała telewizja, mówiono, że kino upadnie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo różnych takich przykładów. Natomiast uważam, że prawdziwa sztuka zawsze się broni i cywilizacja nie może mieć wpływu na sztukę z jednego prostego powodu. Nie cywilizacja tworzy sztukę, tylko człowiek. Człowiek, który jest cząstką tej cywilizacji. Ale człowiek, tworząc sztukę, przerasta tą cywilizację. Sztuka staje się czymś bardziej uniwersalnym niż dana cywilizacja. Bo cywilizacja się zmienia. Jest wiek XXI, to będzie XXII i tak dalej. Natomiast człowiek tworzy sztukę i dopóki człowiek nie stanie się robotem, dopóki nie będzie robotem, dopóki nie będzie, nie wiem, miał jakiegoś zmielonego mózgu przez Al-Kaidę czy przez inne jakieś złowrogie siły, to zawsze jego inteligencja, jego wrażliwość będzie tworzyć rzeczy wspaniałe i piękne. Oczywiście są też rzeczy złe, kiepskie, słabe i tak dalej, a to już jest kwestia talentu. Więc uważam, że cywilizacja nie jest w stanie zagrozić prawdziwej sztuce i poezji też. A są też mody, są też trendy, oczywiście. Są też inne środki wyrazu, inne rozwiązania techniczne. Także myślę, że to troszeczkę inaczej wygląda. To ale dziękuję Ci za pytanie, bo pytanie jest bardzo ciekawe, bardzo fajne. Nie? Czyli można powiedzieć, że dopóki rosną drzewa... O, właśnie. To będzie. A jak to będzie, no to po prostu ocenią za ileś lat, za 100, 200, 300. Jest na bo być może mamy wśród nas. Jest takie powiedzenie, nawet sam kiedyś to cytowałem, nie wiem, co powiedział, że dlaczego się wspinają, bo są góry. I na pytanie, dlaczego poeta pisze wiersze, można podobnie powiedzieć właśnie, bo są wiersze do napisania, bo są słowa, bo jest również milczenie między słowami, tak też jest. No po prostu są takie możliwości, jest pasja, wszystko razem, namiętność, wrażliwość. Nasz autor dzisiejszy jest, będzie z Państwem jeszcze rozmawiał i Państwa i moim gościem był dzisiaj Jarosław Stanisław Jackiewicz. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.